Uzależnienie od smartfona dotyczy coraz większej grupy nastolatków. Szczególnie pandemia przyniosła tragiczne żniwo wpatrzonych nieustannie w telefon de facto dzieci. Jednakże rzeczywistość pokazuje, że nie tylko dzieci czy młodzież, ale również dorośli są coraz częściej niemalże przyklejeni do ekranu. Coraz powszechniejszym widokiem jest rodzinny spacer czy obiad w restauracji, gdzie wszyscy członkowie rodziny trzymają w ręce telefon, co chwilę nerwowo na niego zerkając. Jakie są konsekwencje uzależnienia od smartfonów? Jak smartfon może niszczyć relacje? I wreszcie, jak dać dobry przykład dzieciom w dobrym korzystaniu z telefonu komórkowego? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z profesor Moniką Przybysz, medioznawcą, specjalistką do spraw reklamy i marketingu medialnego. Lidia Sankowska-Grabczuk, zapraszam. Pani profesor, dzieci uczą się przez to, co robimy, a nie przez to, co mówimy. Możemy mówić, odłóż ten telefon, wyrwę ci ten telefon, po czym sami siedzimy w telefonie całe wieczory, całe popołudnia. No i w efekcie, tak, statystyczny Polak 6,5 godziny spędza przed ekranem, a statystyczny rodzic spędza z dzieckiem 4,5 minuty. No tyle rozmawiamy z naszymi dziećmi, dlatego że resztę czasu spędzamy, no jeśli siedzimy prawie niecałe 7 godzin, to tak naprawdę właściwie cały wolny czas, 8 godzin na odpoczynek, rozrywkę, to jest praktycznie cały czas wypełniony siecią. Więc to jest coś dramatycznego, bo te relacje, no niestety, bardzo, bardzo mocno na tym cierpią. Nie tylko relacje między dziećmi a rodzicami, ale też między małżonkami. No tak, i dzieci obserwują te relacje między małżonkami i potem to już idzie w kolejne pokolenia. No i smartfony pojawiły się w 2007 roku, ale dzisiaj dzieci dostają smartfona w wieku 8 lat już. Niestety tak. Więcej. Oczywiście to jest średnia, czyli mamy też dzieci, które dostają troszkę wcześniej, a co do zasady to jest, chodzi o swój telefon. Natomiast obserwują i oglądają niestety w bardzo wczesnym wieku. Nawet w pierwszym roku życia dostają smartfony do tego, żeby oglądały sobie bajeczki, jadły bardzo szybko, no bo dziecko wtedy jest grzeczne, skupione, zje wszystko, to rodzice tak naprawdę są bardzo zadowoleni z tego. No i niestety dziecko w ogóle nie powinno do trzeciego roku życia na pewno oglądać żadnych smartfonów, żadnych ekranów, żadnych telefonów, komputerów, nawet właściwie telewizorów, bo to jest niestety ta technologia, która szkodzi dziecku. W takim rozwoju dziecko jest jak gąbka. Może się nauczyć wszystkiego, mamy nawet bardzo dużo badań na temat uszkodzonych mózgów dzieci i inna część mózgu po prostu w tym okresie do trzeciego roku życia przejmuje funkcje, które na przykład z jakiegoś powodu zostały albo wycięte w czasie operacji, bo tak trzeba było zrobić, żeby ratować życie. No i myślę, że tak, no, mamy przede wszystkim taką sytuację, w której dziecko w ogóle nie powinno w tym wieku mieć kontaktu. Do piątego roku życia rozwija się bardzo dynamicznie. Pierwszy telefon właściwie dziecko powinno mieć taki swój, dopiero wtedy jak idzie do liceum. To jest paradoksalne. Mówimy o smartfonie. Tak, smartfon, który oczywiście jest bardzo atrakcyjny dla dziecka, ale pierwszy smartfon taki swój powinno dostać rzeczywiście jak idzie do liceum. No tak, ale mówimy tutaj nie tylko o szkodliwości treści, czy w ogóle samego oglądania bajek, ale też samo światło niebieskie, światło LED już wpływa samo w sobie na psychikę, tak? No niestety tak, to jest ta technologia, która z jednej strony jest najtańsza i rzeczywiście tak dynamicznie się rozwija, a z drugiej strony organizm ludzki w ogóle jest nieprzystosowany do takiego niebieskiego światła. To jest wiązka bardzo wysokoenergetyczna, która jest zupełnie innym światłem niż białe światło, dlatego też dużo lepsze jest oglądanie z dziećmi bajek nie z ekranu telewizora, albo przynajmniej żeby te 2 metry odstępu od tego urządzenia były, a przecież ze smartfonów mamy najczęściej 15, 20, może 25 centymetrów od oczu. Samo oko nie jest przystosowane, bo nie ma bariery ochronnej, ale też nasze mózgi nie są zupełnie przystosowane do takiego światła. Lepiej jest oglądać światło odbite, czyli właśnie rzutniki na ścianę, wieczory takie rodzinne. Natomiast niebieskie światło, co do zasady, generalnie rozbija nasz układ hormonalny. Bardzo mocno wpływa na przykład na hormon snu. Melatonina, która jest od kilku lat już ładnie reklamowana w różnych miejscach, tak, w telewizji, ale też w sieci, żebyśmy lepiej spali. No ale my możemy dobrze spać wtedy, kiedy odstawimy ekrany komputerów, smartfonów i po prostu 2 godziny przed snem po prostu z nich nie będziemy korzystać. Czyli ekrany zaburzają wytwarzanie melatoniny. Tak, nawet 5-krotnie obniżają, czyli możemy przespać 2-3 godziny, wybudzić się w środku nocy i przez 2 godziny z powrotem nie móc zasnąć. Na przykład takie zjawisko już pojawia się w tej chwili w wielu gabinetach terapeutycznych, że ludzie po prostu
dzisiaj nawet 25-30-letni po prostu nie mogą spać. Śpią po kilka godzin i potem no, po prostu się wybudzają w środku nocy. Czyli najlepiej rodzinnie wszyscy o 2 godziny przed snem odkładają telefony do koszyczka. Wszyscy, nie tylko dzieci. Wszyscy, dorośli tak? Także. Zabierzmy w ogóle smartfony z naszych sypialni. Dzieci też widzą wtedy... Porozmawiajmy. Tak, porozmawiajmy w ogóle, pobądźmy ze sobą. To jest też kwestia czułości między dorosłymi ludźmi, ale też czułości takiej dla dzieci, bycia koło nich, rozmawiania, śmiania się, wygłupiania, planszówki. Duże rzeczy możemy robić, ale w ogóle odpocznijmy przede wszystkim też. No tak, czyli to jest światło LED, natomiast no już same treści. Powiedziała pani profesor, żeby najlepiej by było, gdyby dzieci w wieku 15 lat otrzymały telefon. No jedna strona medalu jest taka, co zrobić, żeby one nie były takimi amiszami, tak, XXI wieku, no bo wszyscy w klasie mają, a w ogóle to wszyscy mają największe kłamstwo, absolutnie, że wszyscy mają, to jest jedno z takich, że tak dzieci mówią, tak, często tak, w szkole. A często wszyscy mają najnowszego iPhone'a. No to jak z tym zawalczyć jako rodzic, tak, żeby nawet dziecku tłumacząc te wszystkie zagrożenia, no ale jednak wszyscy mają. No po pierwsze, my jako rodzice mimo wszystko jednak utrzymujemy, tak, dostęp do sieci, numer telefonu dziecka. Do 13 roku życia dziecko w ogóle nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnej podmiotowości prawnej. Więc do 13 roku życia możemy tłumaczyć dziecku, że po prostu to jest no, wbrew prawu, tak. Dziecko też nie może mieć tak naprawdę swoich kont. Popatrzmy, co się dzieje w tej chwili we Francji. Francja pracuje nad rozwiązaniami, które na pewno też będą wprowadzane wieloma etapami. To nie jest tak, że od ręki to się uda wszystko zrobić, ale do 13 roku życia zupełnie nie, a konta... Tak konta w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych tak. Dopiero za pozwoleniem rodziców od 15 roku życia. Więc my mamy bardzo dużo badań na ten temat. Od 2009 roku, 2011 mamy dużo badań na temat związku na przykład smartfonów i ekranów LED-owych jako jedna z przyczyn, z wywołaniem na przykład depresji. Co możemy zrobić w zamian? No jest dużo takich rozwiązań na przykład. Jednym z nich może być między 13 a 15 roku życia jednak posiadanie przez dziecka smartwatcha, czyli jednak podłączenie do sieci, ale w sposób ograniczony z małym jednak wyświetlaczem, a nie z dużym, siedmiu-czasem calowym. Tak? To jest pierwsze rozwiązanie. Druga rzecz, posiadanie takiego smartfona ogólnodostępnego w domu. Że dzieci jednak mogą skorzystać z tych wszystkich aplikacji, z których chcą, ale wiedzą, że to jest, każdy ma do tego dostęp. To też dziecko się uczy, że... Czyli jeden telefon na rodzeństwo. Tak, tak. No i taki dostępny, który nie jest gdzieś tam pochowany na przykład po pokojach, tylko jest dostępny po prostu w takiej otwartej przestrzeni. No to jest jedno z rozwiązań. No możemy oczywiście dziecku też tłumaczyć, możemy też próbować zapełnić ten czas, to znaczy rzeczywiście realizować pasję, znaleźć tą pasję z dzieckiem, żeby ono samo nie chciało siedzieć w tym smartfonie. No bo dlaczego dzieci siedzą w smartfonach? Po pierwsze dlatego, że się nudzą, nie mają tych relacji, nie mają z nikim, często to są jedynacy, nie mają rodzeństwa, nie mają z kim się tak naprawdę gdzieś tam ten czas zapełnić, no ale też rodzice siedzą w tych smartfonach, więc naturalnie dzieci też tam uciekają. I często też uciekają dzieci w smartfony tak naprawdę od problemów. Po prostu szukamy, dorośli też oczywiście szukamy rozrywki, szukamy takiego, można powiedzieć, rozstresowania. Niestety smartfony działają dokładnie odwrotnie, to znaczy smartfony nas stresują. No tak, powiedziała pani profesor, największe kłamstwo. No faktycznie często okazuje się, że ten wszyscy mają. Wychodzi na to, że jeden czy dwoje mają, a wcale, czyli warto się też komunikować z innymi rodzicami. Tak, na zebraniach rodziców zapytać na przykład, czy rzeczywiście tak jest, że wszystkie dzieci na przykład w podstawówce, w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej, gdzie dziecko nie powinno mieć w ogóle smartfona, czy rzeczywiście tak jest, że inni rodzice dali te smartfony, czy też tak naprawdę właśnie nasze dziecko powiedziało, że wszyscy mają, to znaczy dwoje jego przyjaciół. No tak, znajomy mi 14-latek powiedział niedawno, no mocno jakby przyklejony do tego telefonu, jak większość niestety polskich nastolatków, powiedziała mu, że mówię, słuchaj, odstaw ten nos od telefonu, naprawdę twoja mama już nie może, nie ma sił, żeby z tobą walczyć. Gdybym ja była na miejscu twojej mamy, to bym w ogóle ci ten telefon dużo później dała. I on mi wtedy odpowiedział bardzo ciekawą rzecz. Chłopak, który cały czas ogląda youtuberów, tych patostreamerów i tak dalej, wlepiony w różne filmy, powiedział mi coś takiego. Wiesz co, ciocia? Może jakbym tego wszystkiego nie poznał, to byłby szczęśliwszy. Bardzo mnie to zadziwiło, naprawdę, chłopak z iPhone'em, nowoczesny nastolatek, że pokusił się o takie stwierdzenie, że rzeczywiście, gdybym tego nie znał od samego początku, to może byłbym szczęśliwszy. Czyli jednak jest też, widzę tutaj jakiś potencjał, jakaś nadzieja, nie? Tak jak że badania Rzecznika Praw Dziecka pokazują, że coraz więcej nastolatków próbuje się uniezależnić, czy od telefonów, czy od mediów społecznościowych, ale już nie potrafi.
No to jest uzależnienie i to bardzo silne, behawioralne, czyli takie, które jest związane z naszym zachowaniem. To nie jest uzależnienie od chemii, gdzie możemy ją odstawić, alkohol, nikotyna i zacząć walczyć o zdrowienie tak naprawdę organizmu. Tutaj mamy pewne nawyki i to jest związane z naszymi zachowaniami, tak zresztą jak wyrabiamy pewne nawyki właśnie sięgania, chwilę się nudzimy, pierwsze co robimy, wyciągamy telefon. To są nawyki i nasz mózg tak funkcjonuje, no właśnie nawykowo. I to już uzależnienia behawioralne związane z naszymi zachowaniami niestety są najtrudniejsze do wyleczenia. I Japończycy, i Hiszpanie próbowali z tym walczyć. Nie jest tak prosto tak naprawdę to zrobić, więc coraz większa liczba terapeutów, psychiatrów mówi o tym, że po prostu powinien być całkowity cyfrowy detoks. Żeby człowiek w ogóle się wyzwolił z tego, to dobrze by było na te 3 tygodnie, no bo tyle mniej więcej nasz mózg wytwarza nawyki. 21 dni nam potrzeba do tego, żeby się czegoś odzwyczaić albo czegoś nauczyć. Jesteśmy tak plastyczni, jesteśmy tak cudownie stworzeni, nasz mózg jest tak cudownie stworzony, że potrzebne nam są 3 tygodnie na całkowite odstawienie i jesteśmy w stanie zresetować rzeczywiście pewne nawyki, wyrównać taki poziom hormonów też w naszym organizmie, bo no, smartfony wpływają też na inne hormony, nie tylko na hormon snu, ale też na hormony szczęścia, na hormon stresu, hormony stresu. Więc jesteśmy w stanie to przeprowadzić na przykład w wakacje. Całą rodziną wyjeżdżając na 2-3 tygodnie, minimum 2 tygodnie. 14 dni to jest w ogóle takie minimum minimorum, można powiedzieć, najmniejsze. Żebyśmy odstawili wszyscy, po prostu wyjechali z normalnym telefonem, z klawiszami, no do kontaktu, tak, żeby był z nami kontakt i wszyscy, żebyśmy te telefony po prostu zostawili. A jak zauważyć pierwsze takie objawy uzależnienia, że coś jest nie tak? Że... No bardzo silne reakcje, kiedy rzeczywiście nam ktoś przeszkadza, na przykład korzystamy z jakiegoś urządzenia cyfrowego i ktoś bardzo silnie reaguje, kiedy się próbuje z nim rozmawiać, czy w jakikolwiek sposób poprosić o przerwę w tym korzystaniu i ktoś reaguje bardzo silnie, agresywnie, no to to już jest dla nas czerwona lampka, do tego, że coś już jest nie tak. Tak samo często reagują też rodzice, dziecko przychodzi i chce z nimi porozmawiać, zabierać o lekcje, a rodzice, nie przeszkadzają mi, tak? To jest takie bardzo, bardzo nerwowe. Tutaj też niestety jest taki syndrom. A czy kontrole rodzicielskie w jakiś sposób mogą wspierać? Aplikacje? Tak, absolutnie. Takie... Kontrole rodzicielskie w ogóle powinny być zainstalowane we wszystkich smartfonach naszych dzieci, we wszystkich. A tylko połowa w Polsce rodziców w ogóle to cokolwiek robi z tymi smartfonami. Czyli trochę przypominamy tak naprawdę no, takich rodziców, którzy dają 4-letniemu dziecku siekierę, no jakoś tam sobie poradzi, nie? Coś tam sobie z tym da radę. Przy czym siekiera to jest jeszcze no, krzywda, która no, natychmiast się pojawi, tak? Natomiast my tutaj sączymy tak naprawdę tą krzywdę dziecka, które dostaje często smartfona bez żadnego pouczenia, bez żadnej instrukcji, bez żadnego kontrolowania, jakie treści dziecko ogląda. Dlatego niestety, ale w 10-11-12-latkowie już kilkukrotnie w tygodniu potrafią korzystać z pornografii. W tak młodym wieku, jeszcze przed wejściem w okres dojrzewania, no te badania są po prostu dramatyczne, że tak wiele dzieci spotyka się z treściami pornograficznymi właściwie w 10-11-12 roku życia. Więc... No bo de facto ma to na wyciągnięcie ręki. Tak, a jeśli nawet nie w swoim smartfonie, to ma to w smartfonie kolegów, których rodzice nie pomyśleli o tym, że trzeba zainstalować kontrolę rodzicielską, żeby automatycznie aplikacja wycinała pewne treści, no, które są po prostu niedobre w ogóle dla człowieka, bo pornografia jest generalnie czymś bardzo niszczącym dla człowieka, każdego, nawet dorosłego, natomiast dla dziecka jest po prostu niezrozumiała, ale też oczywiście bardzo mocno wpływa na zachowanie, także w tym czasie, w którym dziecko rozwija się, no bo mózg się przebudowuje drugi i ostatni raz w życiu w wieku nastoletnim, to wtedy dziecko absolutnie, no, przebudowują się na przykład takie fragmenty mózgu jak płaty czołowe, w których jest też planowanie, opanowanie emocji, w których jest empatia, więc to są takie bardzo, bardzo ważne elementy. Jeśli to się dobrze nie ukształtuje, to potem dziwimy się, że jest tak dużo agresji, że nastolatki na przykład są nieczułe, że biją i katują swoich rówieśników, że potem 20-kilkuletni rodzice katują swoje dzieci. No skąd się to bierze? Tak naprawdę właśnie z takich rzeczy. No dziecko, które w żaden sposób niekontrolowane w wieku nastoletnim korzystało z takich treści, nie ma szans wyrosnąć na czułego, empatycznego człowieka. No tak, ale tutaj poruszyliśmy też, trochę wchodzimy na temat szkoły, bo nawet jeżeli nasze dziecko ma zarówno ilościowe, jak i jakościowe jakieś blokady, kontrole rodzicielskie w telefonie, to mają koledzy. No i teraz jest problem w szkołach, bo sporo szkół, na przykład w pandemii, nakazywało wręcz uczniom w klasach zakładać grupy WhatsAppowe klasowe. No co już wiemy, że jest nielegalne, tak, de facto, bo jest to aktywność poniżej 13 roku życia, ta aktywność w sieci jest zabroniona. Ale szkoły też często idą dalej, no, pomijając fakt, że często nie zwracają uwagi na tym, że, na to, że dzieci na przerwach siedzą w nosach z telefonami,
to nawet na lekcjach korzystają z aplikacji. I to jeden problem jest taki, że te dzieci znowu są z telefonami, czyli z jednej strony cały czas im tłuczemy do głowy odłóż telefon, odłóż, po czym wchodzi na lekcję i wyciągnij telefon. A druga strona medalu jest taka, że nie wszyscy mają smartfona i część klas jest wykluczona. Tak. To jakie rekomendacje tutaj dla szkół? Dla wszystkich szkół w Polsce pierwsza rekomendacja. W szkołach podstawowych telefony po prostu powinny być zabronione w czasie edukacji. To jest najzdrowsze i to już kilka krajów nad tym pracuje. I no, Francja chyba tutaj jest jednym z takich najszybszych krajów, które opracowały to, bo przeprowadziły już pewien proces legislacyjny. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. Całkowity zakaz odgórny ministerstwa, absolutnie używania tego typu rzeczy. No i potem współpraca oczywiście z rodzicami, szkolenie dla rodziców. Dlaczego takie zmiany? No bo one będą wywoływały dramatyczne właściwie zachowanie. No bo rodzice, którzy mówią, że tak, są tacy bardzo postępowi, powinny dzieci się uczyć jak najwcześniej, nie zrozumieją w ogóle, jak no, dramatyczne zmiany rzeczywiście w mózgu telefony mają, ale my już przerobiliśmy to z wieloma rzeczami. Popatrzmy, że byliśmy, no przepraszam, że to powiem, ale jako dorośli trochę głupi, bo nawet nie trochę. Dawaliśmy dziecku bez żadnego limitu możliwość kupienia alkoholu. Teraz wiemy, jak dramatycznie to też niszczy mózg i cały rozwój człowieka młodego. No w tej chwili żaden z sportowców nie reklamuje papierosów. Czyli za parę lat podobna sytuacja może być z telefonami. Tak. Dokładnie tak. Czyli najlepiej by było, jakby dzieci w depozyt oddawały telefon na wejściu do szkoły, jeżeli już go mają, a następnie zabierały na wyjściu. No bo faktycznie może być tak, że nawet jeżeli pornografii nie zobaczy we własnym telefonie, to zobaczył u starszego kolegi czy koleżanki w szkole. Doktor Rafał Lange zbadał to zjawisko w 2022 roku. 70% treści pornograficznych oglądanych przez niepełnoletnie osoby jest oglądanych w szkole. W szkole. 70% treści pornograficznych w ogóle oglądanych przez nastolatków. Mówimy o nastolatkach. Tak. Jest to porażające. Bardzo porażające. To jest jeden z powodów, ale nie tylko jeden oczywiście, dlaczego warto byłoby pracować w tych szkołach, w których no, jest taka świadomość na ten temat, przynajmniej części rodziców, rady rodziców, żeby rzeczywiście ten zakaz po prostu wprowadzić. I tak, taki zakaz jest możliwy. Egzekwowanie jego nie jest oczywiście takie proste, ale co do zasady limitowanie i ograniczenie jednak daje pewną edukację społeczeństwu. I tak samo dziecko nie może kupić poniżej 18 roku życia alkoholu, przynajmniej nie powinno. W Wielkiej Brytanii poniżej 16 roku życia żadne dziecko nie może kupić żadnego energetyka, bo to też jest coś, co jest dramatyczne dla młodej, rosnącej dopiero wątroby i całego organizmu w ogóle. Takie zakazy jednak dają pewną wiedzę, tak? Albo przynajmniej ograniczają ten problem. No one na pewno muszą być poparte rozmową, relacją, zbudowaniem zaufania, żeby dziecko nie tylko miało zakaz i blokadę, o koniec, już muszę odłożyć telefon, bo mi starzy zablokowali, ale żeby wiedziało, dlaczego tak się dzieje, dla jego dobra. Ale pani profesor, powiedzieliśmy bardzo dużo o szkodliwości smartfonów, natomiast pani jest medioznawcą. Marketing medialny, to są tematy codzienne. I ja nie chciałabym kończyć tej rozmowy puentą, że telefony są złe, zabierzmy je dzieciom, zabierzmy je dorosłym i do widzenia, tak? Telefony jednak mogą nam służyć dobrze, prawda? Oczywiście, że tak, telefony bardzo wiele nas uczą. Młode osoby uczą się bardzo wielu czynności, od prawa jazdy przez gotowanie, makijaż. Tylko wtedy, kiedy po pierwsze wchodzą tam no, w sposób świadomy, tak? Czyli na te konta, które obserwują i które czegoś ich uczą. Więc rodzice, którzy mogą przesiać część tych treści, odetną treści, które są po prostu złe dla dziecka, i będą oczywiście dzieci korzystać w sposób racjonalny wtedy, kiedy chcą, a nie wtedy, przepraszam, kiedy idiotycznie przesuwają tą ścianę w taki niemyślący sposób, tak? Czyli na zasadzie odmóżdżenia pewnego. Te treści niestety wchodzą i tak do mózgu, tak jak reklamy, w sposób nieświadomy. Więc na pewno wtedy, kiedy wchodzimy w sieć, no, w sposób sensowny, tak? Do wartościowych treści. Oczywiście, że one są wartościowe, ciekawe. Bardzo wielu youtuberów walczy z nadużyciami, z manipulacją, ze skamem. Zjawisko, które jest też strasznie trudne, oszukiwania ludzi w sieci produktami, które niskiej jakości, żeby szczególnie starsze osoby. Więc jest dużo treści dobrych i złych. To trochę jest tak jak z nożem. Możemy nożem pokroić chleb i możemy zabić człowieka. Czyli telefon tak, ale nie 8 godzin dziennie, czy 12. Maksymalnie 3. Maksymalnie 3. I to w młodym wieku jeszcze mniej, dlatego dokładnie. Że do 13 roku życia dziecko nie powinno oglądać wszystkich ekranów. Czy jesteś w stanie to policzyć? Więcej niż 2 godziny dziennie. Do 13 roku życia to jest po prostu coś bardzo, bardzo no, niszczącego też no, cały rozwój hormonalny dziecka. No zarówno mówimy to o treściach, jak i o świetle. Czyli telefon tak, ale racjonalnie. Odłóżmy telefon, zbudujmy relacje, wytłumaczmy dziecku, na czym polega zagrożenie, co może z niego wynieść też dobrego, a przede wszystkim sami dajmy przykład, zacznijmy od siebie, tak? Dokładnie odłóżmy tak. telefon na noc, nie skrolujmy, nie odmurzajmy się, tylko porozmawiajmy ze sobą.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz tylko chciałam taki mały lobbing do ministerstwa i do szkół. Zrezygnujmy z telefonów dla dobra naszych dzieci, żeby one potem jeszcze lepiej potrafiły z niego korzystać. Moim Państwa gościem była medioznawca, profesor Monika Przybysz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.